W latach 70. XIX wieku we Francji narodził się ruch impresjonistyczny. To wyjątkowe wydarzenie w dziejach historii, ponieważ od tego momentu sztuka zmieniła trochę tor lotu. Rzeczywistość przestała być kalkowana kropka w kropkę na rzecz czegoś bardziej subtelnego. Precyzyjne kontury i szczegółowe detale zaczęły zanikać na rzecz atmosfery i nastroju. Ten moment w historii jakby dał przyzwolenie kolejnym artystom na eksplorowanie czegoś, co ciężej jest uchwycić. Czegoś bardziej subiektywnego. Czegoś, co pochodzi z wewnątrz. Rozpoczynając swoją fotograficzną podróż, byłem zafascynowany tym, że mogę coś zobaczyć, uchwycić to i pokazać dalej. I to było dla mnie wyjątkowo niesamowite, dlatego że ten obraz, który widziałem, był dla mnie przepełniony masą emocji i drobnych szczegółów, które chciałem zawsze też uchwycić na zdjęciu. I moje zdjęcia przez bardzo długi czas były bardzo statyczne, bardzo spokojne, stonowane i chciałem uchwycić chwilę obecną, stan rzeczy w tym miejscu i w tym czasie. I przez długi czas czułem, że to jest dokładnie to, co chcę robić. I potem gdzieś tam naturalnie od mojej pierwszej lustrzanki przeszedłem na trochę lepsze lustrzanki, pełnoklatkowe, gdzieś tam takie, które potrafiły ukazywać rzeczywistość w jeszcze większych detalach i obraz był dużo bardziej żywy. To było coś, co było dla mnie w ogóle szczytem, że to jest w ogóle niesamowite. Mogę teraz pokazywać to, co widzę, jeszcze lepiej. I w taki sposób zrobiłem dziesiątki, jak nie setki tysięcy zdjęć. Im dłużej robiłem zdjęcia pokazujące rzeczywistość taką, jaka ona jest, tym bardziej czułem, że to nie jest wszystko. Jest tam coś jeszcze więcej. Jest coś jeszcze głębiej schowane w tym wszystkim, ale pozornie z zewnątrz tego nie widać. I nie pomagał temu fakt, że mieszkam od pewnego czasu w mieście, które wydaje mi się być mało inspirujące. Każdego dnia obserwuję te same budynki, każdego dnia obserwuję ludzi, którzy gonią za jakimiś swoimi sprawami. Każdego dnia widzę tempo, które jest jednocześnie bardzo monotonne. I to sprawiło, że zacząłem się zastanawiać, jak mogę odnaleźć inspirację w świecie, który znam na wylot. Jak spojrzeć na rzeczywistość, która wydaje mi się być kompletnie przeruchana. Mam tutaj zdjęcia, które zrobiłem w ostatnim czasie i to nie jest to, co przeważnie puszczam do internetu. To nie są prace, którymi się przeważnie też dzielę. Ponieważ uważam, że może nie są one zbyt doskonałe, są to takie moje jakieś drobne ekspresje, a jednocześnie gdzieś tam ten proces tworzenia tych zdjęć stawał się na przestrzeni czasu trochę bardziej świadomy. Od pierwszych zdjęć, które powstawały niechcący poruszone, jak na przykład to, które zrobiłem 5-6 lat temu, też ma flarę, która jest niesamowita i daje temu taki inny nastrój. Coś wspaniałego. Tu na przykład jest zdjęcie, które zrobiłem w Warszawie i do tej pory, kiedy tam byłem, to te budynki mnie jakoś nie inspirowały. Miałem wiele ich zdjęć i dopiero teraz, patrząc na to zdjęcie, czuję coś zupełnie innego, że jest to pokazane w inny sposób, na tyle ciekawy, że mogę na nie patrzeć i jakiś tutaj, nie wiem, kolor czy ruch tego sprawia, że no po prostu jest to dla mnie przyjemne. Tu swoją drogą jest zdjęcie gołębia, które zrobiłem niedawno. To jest moje najnowsze zdjęcie z Berlina, gdzie robiliśmy streety. I zamiast szukać ludzi, zobaczyłem gołębia, który sobie idzie. Zrobiłem mu zdjęcie i to, co wyszło na efekcie, totalnie mnie zaskoczyło. Jest to moje ulubione zdjęcie ostatnich czasów. Pokazuje tak wiele emocji dla mnie i to, że on ma tylko głowę tu ostrą, to jest w ogóle coś. To jest kosmos. Wyjątkowe dla mnie jest to zdjęcie, ponieważ ono jest z pewnej serii zdjęć, które zrobiłem telefonem. Ponieważ byłem na wyjeździe, nie miałem ze sobą sprzętu, chciałem odpocząć, ale nie mogę. Po prostu robię zdjęcia, ponieważ to jest moje całe życie. I co mnie zaskoczyło, to to, że poruszone zdjęcia dają po prostu efekt pewnej optyki, a nie pikseli. Nie patrzysz na jakość, nie szukasz w tym rozdzielczości, pewnej głębi, tylko jeżeli zdjęcie jest poruszone, to jest uchwycony czas i czy to jest telefonem, czy aparatem, nie ma to znaczenia. To są zdjęcia, które naprawdę bardzo lubię, które z przyjemnością oglądam i do nich często wracam, ponieważ mają w sobie dla mnie pewną taką magię i nie ma znaczenia, jakiego sprzętu używamy, to jest zupełnie nieistotne. Jeżeli wiemy, co robimy, to efekty będą dobre i telefonem, i kamerą, i wszystkim, czym tylko chcemy. Aparat jest tylko narzędziem. Czuję, że są to prace trochę bardziej osobiste, zdjęcia, które tworzę z innej potrzeby, natomiast wciąż uważam, że zdjęcia zrobione w dobrej jakości, z dobrą ostrością i dobrym światłem są bardzo dobre i nie chcę od tego uciekać, natomiast uważam, że jest to przyjemna odskocznia, jest to coś, co mnie spełnia i uzupełnia też, powiedzmy, moją kolekcję zdjęć, i do tej pory nigdy nie postrzegałem rzeczywistości w taki sposób i wydaje mi się, że to życie w mieście, które jest bardzo szybkie, sprawia, że staram się trochę bardziej uchwycić ten ruch, to tempo, pewien klimat, światło, nastrój, niż faktycznie stan obecny, ponieważ też żyjemy w czasach, w których wszędzie jest komercja, bardzo dużo jest, no chociażby nawet samorodo, które sprawia, że gdzieś tam zrobienie zdjęcia ludziom może nie być do końca zgodne z prawem, więc jeżeli jest poruszenie, to nagle osoba przestaje być konkretną jednostką, a staje się pewnym symbolem, i to jest coś, co mnie na maksa satysfakcjonuje w zdjęciach. Parę lat temu zrobiłem do znajomego teledysk i chcieliśmy nagrać to w nocy. Ja miałem ze sobą kamerę gimbala, chciałem, żeby to były ujęcia bardzo płynne, bardzo filmowe i takie na maksa stabilne. Niestety moja kamera jest za duża i zamontowanie jej na gimbalu to jest niemały wyczyn, i po długim czasie próby stwierdziłem, że dobra, pierdolę to, zamiast płynnych ujęć i tego, co chciałem, pójdę w drugą stronę i będą ujęcia na maksa poruszone. I tak stworzyłem teledysk, który wydaje mi się być niezwykle ciekawy, który świetnie się spaja z całą historią, i to, co wyszło w efekcie, no było dla mnie czymś zupełnie nowym. To są zdjęcia, które powstawały w różnych momentach mojego życia. Jedne są sprzed kilku lat, jedne są sprzed tygodnia, a jedne są po prostu jakoś tak zrobione na przestrzeni ostatniego czasu. I to, co je łączy, to to, że byłem w pewnym momencie znudzony tym, że mogę uchwycić to, co widzę, tak jak widzę, ale stwierdziłem, że chyba to nie będzie zdjęcie, do którego będę chciał wrócić, i kiedy nastawiłem czas migawki na trochę dłuższy, okazało się, że nagle coś się zmienia i ze zdjęć pokazujących stan rzeczy powstają pewne obrazy. I te obrazy są dla mnie wyjątkowo inspirujące, bo głównie przedstawiają pewien klimat, pewien kolor, relacje kolorów, pewną sytuację, natomiast nie w dosłowny sposób, i oddziałują trochę na wyobraźnię, zmuszają do pewnej refleksji, do interpretacji. Jest w nich coś takiego, czego nie mógłbym uzyskać, robiąc zdjęcia w klasyczny sposób. I choć wciąż nie wiem jeszcze, jak robić takie zdjęcia, nie mam ich jeszcze specjalnie dużo, to wiem, że za każdym razem gdzieś tam podczas jakiejś sesji, no zdjęcia na długim czasie to są te, które podobają mi się chyba najbardziej. Bo tak naprawdę nie jest ważne to, żeby pokazać to, co my w tej chwili widzimy, tylko ważne jest to, żeby przekazać to, co czujemy w tej chwili. I wydaje mi się, że w takich zdjęciach jest to trochę bardziej wykonalne i trochę łatwiej o pewną subtelność i coś, co oddziałuje na zmysły. I dlatego myślę, że eksperymentowanie z czasem, no to jest coś, co zamierzam robić więcej. Na początku tego filmu wspominałem o impresjonizmie, ponieważ wydaje mi się być to niesamowicie ciekawy temat, który pokazuje, jak artyści przeszli z punktu A do punktu B, a ten punkt B otworzył punkt C, D i tak dalej. I to jest fenomenalna sprawa, ponieważ gdzieś tam ja na swoim małym przykładzie odczułem może podobne rzeczy. Pewne znudzenie tym, co już doskonale znam, coś, co robiłem od lat, coś, co przestało mnie zaskakiwać, i to sprawiło we mnie głód poszukiwań tego czegoś więcej. Czegoś, co wydaje mi się być niezauważalne, a jednocześnie to wciąż tam jest. Tak chciałem tylko wam dzisiaj powiedzieć, że szukajcie, a znajdziecie, bo to, czego nie widać, nie znaczy, że tego tam nie ma. Trzymajcie się, pa pa.